Gmina Połaniec inwestuje w ekologiczną energię. Choć mieszkańcy mieli tylko 3 dni na złożenie deklaracji, to odzew był ogromny. 382 osoby chcą zainstalować kolektory słoneczne. Zachętą był zwrot części kosztów zakupu i instalacji urządzeń w ramach projektu Słońce dla Małopolski. Przewidywany koszt zainstalowania takiego kolektora słonecznego dla indywidualnej osoby, gdyby sama zamówiła, to jest około 10 do 12 tysięcy złotych. Za zainstalowanie kolektora słonecznego trzeba zapłacić około 3 tysięcy złotych. Na pewno jest to oszczędność, która wynika z konkretnego, mniejszego zapotrzebowania w energię cieplną, pozyskiwaną na tą chwilę z innych odbiorców. Pan Paweł Guca z Połańca już od 5 lat korzysta z ekologicznej energii. Jak sam mówi, koszt założenia kolektorów szybko się zwraca. Roczne oszczędności są to około 2 tysięcy, nawet i ponad 2 tysiące. Także dla rodziny 5-osobowej na 6-osobowej taki solar jest wystarczający. Obecnie wniosek złożony przez gminę podlega ocenie merytorycznej. Strona szwajcarska, która jest inicjatorem projektu i daje pieniądze, ma 3 miesiące na podjęcie.